Także już teraz ruszamy na syrenę, na poziomie oczywiście weterana, tak wygląda nasza ekipa, raz jeszcze tylko pokażę. Tak wyglądają też przedmioty, jakie dobrałem do nich, no myślę, że jest całkiem spoko, także... Zaczynamy, po prostu. Lecimy. Kursor przeszkadza. Their price was the delivery of an obscure idol, and one other item of more troubling portent. The pact struck. My newfound accomplice slipped beneath the brackish water. A fearful stirring at the edge of the torchlight betrayed a familiar witness, and gifted me with malign inspiration. Dobra. Liczę, że droga będzie w miarę przyjemna, nie jak ostatnio. No i zobaczmy, jak nasz zwiad wygląda. Wydaje mi się, że boss będzie tutaj. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Teoretycznie może być też i w tym miejscu. Ale no i tak idziemy na górę. To czy pójdziemy w prawo, czy na górę, to no myślę, że raczej na prawo, to jest dość oczywiste. Ale może być teoretycznie, że tam u góry. Dobrze, zdobędziemy sobie od razu na dzień dobry skarby. Od razu ekwipunek prawie cały zapełniony, no ale oczywiście to będzie powoli sobie schodziło. No i zobaczmy, co mamy za walkę. No nie są zaskoczeni niestety, więc... O, ale i tak zaczynamy, na całe szczęście. Dobra, doskok awanturnika od razu. Cześć Adix, witaj serdecznie. Witamy. Liczę, że tego drugiego, znaczy, że tego pierwszego będziemy w stanie zabić, więc spróbuję zatruć tego ostatniego. Pięknie. No, akurat nas porazi teraz zapewne. Wstrząśnie nami. Za 2 HP i jesteśmy ogłuszeni i osłabieni. Niedobrze. Morskie cięcie. To potrafi naprawdę niesamowite obrażenia nabić, ale nie tym razem na szczęście. Więc teraz tak. Podleczymy sobie oczywiście od razu naszego trendowatego, bo chcę utrzymywać ten poziom na wysokim... jakby poziomie cały czas. Dobra. Poziom na poziomie. Po prostu życie, pasek zdrowia chcę utrzymać na wysokim poziomie. Cześć Blitz! Nie, no nie będzie źle. Pamiętajcie, żeby głosować w ankiecie na to, kto wygra, znaczy, albo kto zginie po prostu w zasadzie. Ile osób polegnie, jeżeli sądzicie, że tak się stanie. Jak nie, no to oczywiście zagłosujcie na to, że się uda, że zwyciężymy, że nie będzie ofiary żadnej. Dobra, w ten sposób ten drugi już zginie w następnej turze, także on już nie zaatakuje nas ani razu. No i dobrze, ty masz jeszcze dużo, dużo tego krwawienia z tego co widzę, znaczy 6 HP w sumie zajdzie z ciebie. W sumie można byłoby spróbować ugłuszyć tego, nie wiem czy się uda. Udało się, na całe szczęście, nieźle. Nieźle. Też lubię zatokę, ale z tego powodu, że w miarę dobrze mi zawsze nie idzie. Więc, no nie wiem, zobaczymy. Okej, teraz tak. Ustawimy sobie to na chwilę. W razie co, po prostu. No, Wikum, że to jest wiadome. No, ciekawe, kto będzie do syreny uciekał. Zobaczymy. Możemy zaatakować. Jeden HP mu zostanie. No, ale tym razem zawieszony i się o to nie ma co przyciekać nawet. Dobra, nie będę rzucał w niego tym, bo jeszcze nam zginie, to nie o to też chodzi. Daj. Można było to lepiej rozegrać oczywiście, można było go olać i rzucić w niego właśnie takim czymś. Ale myślę, że już teraz możemy go zabić bezproblemowo. Z takim poziomem zdrowia damy sobie radę, myślę, że powinniśmy dać radę. Tragedii nie ma, nikt nie jest zestresowany, to był tylko trening, powiedzmy sobie, przed naszą wyprawą. Więc nikt się tym nie przejmuje, albo przed taką po prostu walką jak nas tu teraz czeka, choć niekoniecznie. Zobaczmy, co z tego się stanie, znaczy co z tego wyjdzie. Krab niszczyciel potrafi naprawdę przywalić niesamowicie. Dobra, no podleczymy, ale to nie jest najlepsze rozwiązanie. Chatmendy głośno opinię. Widzę. Dobra, będziemy was zatruwać sobie w tym miejscu. I fajnie, gdybyśmy też któregoś z nich zabili. Choć co nie mogą, no to naturalnie będą kraba atakowali. 7 HP, spoko. Bardzo przyjemnie. Ścika poproszę. Tak, to steryn. I patrzcie się, kurde, cofnęła, nie? Kapłanka. Ukłucie. Oj, tu będzie krwawienia. Ile? 6 HP na... Po 8 HP na 3 rundy, wow. No to ja chciałem badaczkę mieć teraz, nie? Zarazy. I chyba nawet bym to zdjął. Ewentualnie on po prostu sobie użyje tego, jeżeli będzie jego tura. Zaraz, czy ty zginiesz? Dobra, to poczekamy do jego tury w takim razie, no, żeby, kurde, ten jeden zginął chociaż, tak jak już mówiłem. Ty weź teraz heala na siebie, tego najbardziej potrzebujesz, myślę.
No i teraz weź wystrzał. No i co? No i jeden HP mu zostanie. A nie, nie, bo on był dwa razy zatruty. Dobra. No to spoko. Dawaj bandaż i atakuj go. Okej, okay, może być. Może być. Dwa i unik, super. Będziemy mogli sobie stres zredukować, fajna sprawa. Tak jak ostatnio to było. Dobra, no doskoczymy do niego, to nie jest awanturniczka, żeby się jakoś tym przejmować, że ona się przesunie z pierwszej pozycji, bo jemu to za bardzo różnicy nie robi w żaden sposób, więc możemy po prostu atakować go dalej. No, krab to miejsce, nie? Dobra, zatrujmy go. Pan krab jest wspaniały. Już Krosis, nie podlizuj się temu krabowi. Pamiętaj, kto jest w naszej ekipie tutaj teraz. Krab po kolei każdego atakuje. No, byłeś ty, Supreme, był Novik, teraz jest Zero Ranger. Dobra, zatruwaj dalej. Myślę, że Kuremsów nie będzie, bo on ma dość niskie uniki. Choć wyższe o 5 punktów w sumie niż kapłanka nasza. Ale nie oznacza to, że się akurat uda. Piękny krytyk. I teraz tak, zrobimy sobie strzał z bliska. W ten sposób, pięknie. Można byłoby się wyleczyć, ale dobra, zaatakujmy lepiej. I spudłujmy po raz kolejny. Fantastycznie. Fantastycznie. Cześć Makin, witam. Dobra, czyli 7 HP mu tylko zostanie. To weź może... Zaraz, to będzie zatrzeba 5, to jest zatrzeba 5, ale jeszcze ripostę. Zróbmy ripostę może. A tak i to przez po nim. To przez po nim, dobra. Czyli po prostu skupimy się na leczeniu. Powiedzmy, że naszego oprycha uleczymy. Trendowaty... Zostanie wyleczony przez kapłankę, no jest kurde fantastycznie, nie? I cały czas bardzo niski poziom stresu, bo 6 punktów, 7 punktów, 6 punktów i 5 punktów. Tutaj uszczerbek na zdrowiu wynosi 1 HP, tutaj 0, 0, 0. Więc jest fantastycznie na razie i dobrze idzie. Ten przedmiot sobie zostawimy w razie co, gdybym po prostu, nie wiem, potrzebował, bo nie wiem, czy chcę tego używać teraz, żeby 5 HP, znaczy 5 punktów stresu zdjąć czy coś takiego. Myślę, że chyba teraz w tej sytuacji to nie ma za bardzo sensu. Więc rozpalimy sobie po prostu pochodnie. No i tak myślę o tych aktach własności i powiem wam, że je wezmę nawet za bandaże. Albo zamiast serum. Choć serum to mogą być skarby jakieś tam. Więc dobra, zrobimy sobie tak. Niech będzie. Niech tak to wygląda. No właśnie, a propos, nie? Dobra, ustawcie się. Nie mam slotów, no ale... Dobra, no to zostawimy może. No to zostawimy może faktycznie na razie. Tak już myślę na oczywiście drogę powrotną, tak, bo tutaj no liczę, że jednak nie będzie jakiejś niespodzianki i tu będzie ta syrena. No właśnie. Mamy syrenę, już wszystko się okazało, nawet jedna walka tylko nas czeka po drodze, także tragedii nie ma z tym, myślę. To także sobie zostawimy, tych obiektów nie będziemy w ogóle tykać na razie. Dobra, dawaj pochodnie. Tu, żeby tylko się w pułapkę nie wpakować. No damy to, znaczy rozbroimy sobie tym, kto ma największą szansę. Tamten stres, to mówię, nie robi różnicy za bardzo na tym etapie. A ty Adix, tego Darkesta przeszedłeś, czy na jakim etapie skończyłeś na razie? Jestem kurczę ciekaw, jak tam ci szło. Dobra, to sobie rozpalimy od razu. No i grunt, żeby tylko tej walki jakoś nie spieprzyć, nie? Bo ona nas może tam przytasować. O, zaskoczeni, fantastycznie, kurde, może stresu nie będzie nawet. Tak by było najlepiej, nie? Ale czy tak będzie? Zobaczymy. Musimy cię zatruć, bo nie mamy awanturniczki, która by na trzecim miejscu atakowała. Dobra, zróbmy doskok. Właśnie, słuchajcie, serdecznie zapraszamy na serwer Discorda również. Macie link na czacie teraz, w tej sytuacji, tutaj demo podwrzucił. W tym momencie, ale także będzie, jeżeli oglądacie na YouTubie w ramach archiwum, to będzie w opisie tego filmu. To jest jak TeamSpeak, połączenie też z takim czatem, jak tutaj mamy po prostu na hitboxie, można sobie pisać, można się umawiać na jakieś wspólne granie, rozmawiać także, to jest jak TeamSpeak darmowy, jest, Discord jest darmowy. Można właśnie sobie wejść nawet przez przeglądarkę, nie trzeba nic pobierać, a jeżeli ktoś chce pobierać, to można oczywiście aplikację Discorda ściągnąć, czy to na komputer, czy też na telefon też, to jest za free, więc serdecznie zapraszamy, bo niedawno powstał taki kanał nasz na Discordzie, więc wbijajcie, dołączajcie, przez ten link po prostu można wpaść. Polecam tego Discorda, ja również, fajnie jest, naprawdę. Spoko sprawa. Znaczy, ułatwiam dużo, nie?
plan jest niedostępny. Jeden bot nie działa, ale Supreme odpisuje, kurczę, na bieżąco. Dziękuję bardzo. Skończyłem, jak mi wszyscy zginęli, stwierdziłem, że zagram coś innego i zapomniałem to kończyć. No to, kurczę, Adix, liczę, że powrócisz do tego i naprawdę przekonasz się, że warto jednak Darkest Obi dać znowu szansę. Dobra, ja się przesunę. Licząc, że będziemy mieli turę jeszcze. Jaki Discord? No tutaj. Link jest. Wykrzyknik Discord jest, komenda. Tak, zaczęło się o 18. Było info na YouTubie, na Facebooku i na grupie facebookowej. Dobra, zbierzemy wszystko. No i sprawdźmy ostatnią kratkę, na tej niczego nie powinno być, dokładnie. Więc może wróćmy się, nie chodźcie tak na siebie. Jezu, jak to dziwnie wygląda, sobie nawzajem miecz czy głowy przebijają. Także cofnijmy się od razu. Były dwie wyprawy, czy jedna wyprawa? Nie, dwie chyba. To jest chyba trzecia. I zapewne ostatnia. Ale zobaczymy jeszcze, ustawcie się jakoś sensownie. No tak nawet nie wiem, czy ten jest sens ten odpoczynek robić, ale... Ale no bez przesady, zrobimy chociaż sobie jakieś buffy damy, nie? To myślę, że się zawsze przyda. Także stres, no, powinien w zupełności zejść, tylko dwa punkty stresu nam zostały. Dajmy to sanktuarium natychmiast i teraz skupmy się na po prostu buffie, na zbuffowaniu swoich postaci. Może ktoś jest chory, na przykład, nie wiem, może tylko nie wyłapałem takiego momentu, żeby ktoś był chory, nie, nikt nie jest chory. No to można byłoby zmniejszyć szansę na to, że stres będzie. Ewentualnie po prostu zwiększymy sobie celności, obrażenia i tak dalej na tych postaciach, dobra. No i tyle. No i tyle, czyli dwie osoby będą wzmocnione. Zasadzki nie może być, bo skill mam od tego. Także bez obaw. Walka się żadna nie pojawiła, także spoko. Dobrze, że kolekcjoner jest zawsze zaznaczony, nie? No. Dobra, więc teraz tak. To po wodzie święconej dla każdego jeszcze. Niech oni się, kurde, oprą tej syrenie. Niech, kurczę, naprawdę... Nie dadzą się jej zniewolić. Dwa razy weteran był chyba, wiesz, w Sychariach? Także... Nie, uda się. No nie, no nie wierzę w to Supreme! Kurde! Znowu się zaczyna tak jak ostatnio, nie? No serio. No serio, serio, serio. Wystrzał nie może prowadzić z pierwszego miejsca, więc niestety zostaniemy na tej pozycji, na której jesteśmy. To czekamy aż się cofnie, nie? Czekamy aż powróci do nas. No i się zaczyna robić nieciekawie, przyznam szczerze. Ponieważ musimy się przesunąć. Niech on, kurde, do nas powróci, naprawdę. O, to źle wygląda. Wik zabij zdrajcę. Brzmi kusząco. Masz granatem. Tylko żeby on i gardy nie dał, proszę. Fajnie jakby Bastion dał gardę na Suprema i wtedy Supreme by nas zwrócił po prostu i miał to gdzieś. Teraz Supreme tylko wraca do nas i będzie spoko, nie? Ja mam nadzieję, że to nie jest jakoś tak, wiecie, zobowiązujące, że na dwie rundy, a jeszcze u niej zostanie. Powinien jakiś czas się cofnąć i odzyskać rozum. Pomylił chłopak strony, wyluzujcie. Zostanę tu na zawsze ze swoją miłością! Na pewno pomylił ze strony! 12 stresu, no nieźle. O, nieśmielenie. Weź ty wracaj, kurde, do nas. Odporności, no. Dziękuję. Fale mnie porwały. Tak to się teraz nazywa, widzę. Cel misji zapis trendowatego. No cóż, no musimy strzelić teraz po prostu. Kapłanka, no nie jest na najlepszej pozycji. Pieśń pożądania, no serio? Nie, no Nowik, ty się oprzyj chociaż. No, ty potrafisz, fantastycznie. Przecież oni jeszcze tą wodę świętą mieli, nie? To już w ogóle dziwne, że udało się. Cześć magiczny, witam serdecznie. Dobra, no przestaw się, wiem, że to jest bez sensu. Ale liczę, że w końcu ktoś inny będzie miał turę. No nie, no co ty tak No nie, no kurem sobie teraz jeszcze idzie. Kurde, osoba, która na największe obrażenia robiła do tej pory. Dobra, przestawcie się. Niech Supreme coś zdziała. Octocestus, unik. Dobra, niech będzie. Nie waż się grozić mojej królowej. Dobrze, mam serum. Co on zrobi? Trujący podmuch. No, a propos. Zaraza, super. On może być bardzo niebezpieczny, więc tak swoją drogą. Serio. 9. O, wypchnięty w końcu.
Nowik jedyny ma głowę na karku w tej drużynie, nie? Serio. No, jeszcze oczywiście Zio Ranger jako nasz healer. Nie można o nim złego słowa powiedzieć. 25. Wracaj do nas, kurde. Jak to tak można zdradzać całą drużynę? Jezus Maria, ale krwawienie wchodzi niesamowicie. Uleczmy drużynę może. Krytyk, no akurat nie na tego, który potrzebował tego jakoś specjalnie, ale okej. Octocestus, jeszcze więcej krwawienia. Jeszcze więcej krwawienia. No i w końcu wrócił. To będzie w stanie nam to zdjąć teraz. Mam nadzieję, że nie zostanie porwany za chwilę. No nie, Zio Ranger, zachwalałem cię. Jest, pięknie, czyli ty i Nowik jesteście filarem tej drużyny, jak widać. Fantastycznie. A teraz pewnie znowu spróbuję Suprema przyciągnąć. On się pewnie znowu da uwieść, nie? I pewnie znowu pójdzie do nich. Masakra. Dobra. No, nie ukrywam, fajnie byłoby w końcu. Zróbmy może doskok i potem strzał z bliska, to będzie potężne. Weźmy w końcu. No właśnie. Zdejmijmy krwawienie. No lepiej na ciebie, bo tyle samo nam wejdzie po 12, jeśli dobrze widziałem. Ale ty masz mniej życia ogólnie, więc u ciebie to gorzej wygląda. Ty zresztą sam się możesz podleczyć w razie co. No i unik. Pierwszy unik chyba. No i bariera, no nie wierzę w to. Teraz niech mi tylko nie weźmie kulem Siva, nie? Bo ja muszę naprawdę zatruć tego. Ale patrzcie, akurat przed tym momentem, kiedy mogłem wystrzelić z pierwszego miejsca w syrenę i byłoby spoko. Bo to największe obrażenia by weszły wtedy. Dobra, będzie zatruty. Nie ma opcji, że nie. Ale ty tak nic mi za bardzo nie daje. Pieśń pożądania. Nowik! Pięknie! Nowik jak zwykle postawił się i jest dobrze. Ciekawe czy... Ej no, ale to powinien być atak na dwie kratki, więc w sumie no ona powinna oberwać jedną. No i kurde... No i kurde, jednak Nowik jest jedynym odpornym. Jedynym odpornym na takie okropne działanie. Dobra, ty już giniesz. Mamy pożarcie jeszcze, no i unik. Fantastycznie, krwawienia milion będziemy mieli za chwilę. Ach. Dobra, jakby to zrobić? Możemy zrobić strzał, żeby ona chociaż cokolwiek straciła ze zdrowia. Nowika syreny nie interesują. Nie chcę zatruwać przypadkiem Zio Rangera, bo to się może źle skończyć. Tak, kapłankę możemy jeszcze wyleczyć, no. Walczę za miłość. Co on zrobi? Ło! Oślepiające światłość, na całe szczęście. Pewnie uda się. Oczywiście, że tak. Ale no, wolę coś takiego, niż gdybym miała ją wyleczyć z jakimś naprawdę horrendalną sumę punktów zdrowia. Dobra, zatrujemy ciebie. No nie. Supreme znowu! Znowu to zrobiłeś. Możemy go ogłuszyć w sumie? Jaka jest szansa na to? Nie wiemy. No i unik, oczywiście. Tak zrobił i uniknął tego. Fale. A daj spokój. Nie waż się grozić mojej królowej. O Jezu, powaga. Co to będzie? A, sam się uleczy. W sumie spoko, jak przyjdzie do nas, to będzie miał więcej HP po prostu. Nie widzę w tym nic złego. No nie, ale w tym widzę coś złego, że nie trafiacie. Za długo ta walka trwa, to jest najbrzydsza walka do tej pory, nie? Jeżeli chodzi o to, jak ona wygląda, naprawdę. Najgorzej wygląda. Uleczmy się. To jest Supreme, no. Za 7, masakra. Pod ciśnieniem, znowu krwawienie będzie. A, podwójny unik, dobra. A nie, to jest stres. Tylko stres, zobaczcie, mieliśmy 0 stresu jak wchodziliśmy, a teraz mamy ile? 52 punkty stresu, 68, 34 i kurde z ile? 68. Ekstra. Ale jesteśmy w komplecie w końcu. No nie chcę tego robić, no ale kurde, nie mogę niczego sensownego. O Jezu. No dobra, chyba że... Dobra, zrobimy tak, dlatego że trendowaty tak będzie wracać za moment. Ty nadal możesz zatruwać. Ale kolejność beznadziejną gra sprezentowała. Jakby trendowaty był wcześniej, to byłoby spoko w miarę. No tak jest nie najlepiej. No nie, proszę. O Jezu, teraz heal może pójść. Oczywiście. Jeszcze bariera i heal. To będzie komplet, naprawdę. Pożarcie.
To jest krowienie. O Jezus Maria. No... Zróbmy to, no. Jeszcze więcej krwawienia. Tak. Szczerze? No nie wiem. Nie. Dobra, zróbmy może strzał rozpryskowy. Za 6 weszło, nieźle. Soundtracki są świetne w Darkestie, naprawdę. No i kurde, jak mógł wejść podwójny atak i trafić ją mimo ochrony, to akurat musiała uniknąć tego. No wracaj do nas w końcu, ślepiące światłość i znowu wejdzie. No nie, bo my heala nie mamy, nie? Tak przypomnę. Więc tutaj stracimy 6 HP, będzie 1 HP, dobrze, w samą porę wracasz. Jezus Maria. Nie możesz z siebie tego zdjąć nawet. Pieśń pożądania. Jezu, Nowik, bo to już... No nie, nawet Nowik! Nie, nawet Nowik się dał. Przekabacić, no kurde. Za 14 jeszcze atakuje naszego. Jak tak można? Leczymy. Ustawione. Nikt nie ma silnej woli w tej drużynie. Nikt. Kurde, zaraz będzie jakaś jeszcze... Nie cnota, tylko... Ciekawego nie będzie i koniec będzie naszej wyprawy. Jeny. No on ma tak dużo życia, że no zanim jak go zabiję, to wiecie co, to kurde przegram już. Najgorsze jest to, że ona może kapłankę wziąć i się wyleczyć, nie? I wtedy mogę nawet zginąć wszystkimi pod ciśnieniem, to nie są żarty. No jest to stresu i co będzie? O kurde, entuzjazm. Ej, stres zjadło. Więc ty nie będziesz miał... Nie, no czemu? Aha, wrota śmierci, no fantastycznie. Fantastycznie, naprawdę. Rewelacja. No nie. O Boże, wrota śmierci. Proszę o kapłankę. Ja chcę tylko mieć ruch kapłanką. Wigor! Jezu, jak pięknie. Ale to nic nie daje. No bo jeszcze on ma, no, ruch. Nie mówcie, że Nowik. Moc jest czystością. Nie mówcie, że Nowik zabije Kulmsiva. Nie! Nowik! Nowik, zdrajco, zabiłeś go! Zabiłeś go! Ban Nowik, please. Dwie cnoty. O Boże. O Boże. No i się stało. I jest druga ofiara. Najlepsza, badaczka zarazy, nie? Co za kurde chora akcja. Ja mówię, wszyscy tu zginą. No nie! Nie, jeszcze się wyleczy, zobaczycie, ja wam tu mówię, ona się jeszcze wyleczy, nie? Ona się jeszcze kurde wyleczy, za 14, pięknie, to się nazywa rage. Pod ciśnieniem. Jezus Maria, unik i unik. Oczywiście, że nie trafić. Nie możesz Nowik trafić, bo jesteś w zmowie. Wyrok. O, fantastycznie, za 10 HP jeszcze! Jak serdecznie Hawk za followa. Octocestus, Jezus Maria, unik. I riposta za 1, epic, naprawdę. Pod ciśnieniem. Uniki podwójne. O, Nowik się rehabilituje, ale to i tak, wiesz co, nic ci już nie da. Straciłeś zaufanie całej drużyny. Nagrywałeś to? Tak. Nagrywam to. To będzie w archiwum. Mówiłem, weź mnie. Myślę, za wysoki level. Tak mi się wydaje. Chyba piąty już. Myśl pozytywnie, może teraz dobrać nową postać. Super! Możemy respić od nowa kogoś. Dobra, atakujemy. Ja tak myślę, że trzeba będzie... Jeszcze jedno miejsce zrobić. Oprycha można wywalić tego, nie? To byłoby dobre rozwiązanie, myślę. No spróbujmy ogłuszyć. Oczywiście, że nie trafisz. Patrzcie, znowu zatoka, moja ulubiona lokacja, znowu boss i znowu jedna postać ginie. Ale to jest 32 tydzień i zginęły dwie postaci.
limitem jest 13 postaci, a jeśli chodzi o tygodnie, no to mamy oczywiście limit na poziomie 91 tygodni, więc myślę, że tragedii nie ma. Talizman Schulera, no dobra, i co mi po tym talizmanie, co? Ty już nie możesz. Nie masz swojego nowego Dismasa. Idziemy tylko po te obiekty, które wiem, znaczy gdzie wiem, że już nie będzie żadnej walki, nie? Bo to już nic nie może pojawić teraz. Znaczy może, ale to wtedy powinienem zobaczyć. No i w razie co, to po prostu no... wychodzimy od razu, nie? Teraz kolekcjoner? Nie, nie ma opcji. Nie wiem, czy to jest z tego powinniśmy, tak, korzystać. No super skarby. Super, super. Stres sobie obniżymy, nie? Tu było przecież kurio na to. Tutaj, w tym pomieszczeniu. Tam dalej już nie idziemy, bo tam nigdy nie wiem, co na nas może czekać. Ale tutaj wiemy. Tu jest spoko. No, proszę bardzo, leczenie za 5. Ekstra. Ekstra, naprawdę. No szkoda, że kurde zginęła badaczka, zaraz nie ukrywam, bo to jest... Znaczy mamy jedną na takim samym levelu, więc no teoretycznie no... Nie mamy nic... Jakby nic nie straciliśmy w takim sensie, że... Wiecie co, ja dam ciebie. Bo co z tego, że ja tobie to zredukuję, jak ty będziesz się leczyć. A ciebie możemy wpakować w sumie i będziesz mógł iść na jakąś inną wyprawę. Chyba, że... Serio, dostać tylko ten buff? O Boże, masakra. Ostatnio mi to stres dało. Znaczy zdjęło. Dobra, to wychodzimy. To w ogóle się nie opłaca. No bo co z tego, skoro, wiecie, stracimy tą postać, skoro tak naprawdę mam idą na takim samym poziomie. Oczywiście teraz, jeżeli ona zginie, to będzie mieli duży problem, bo lubię badaczki zarazy, one są mega fajne na ruiny właśnie i na zatokę. I nawet w najmroczniejszym roku jakoś sobie tam radzą, nie? Ale no... Szkoda, wielka szkoda cały czas jest. No to już kurde, prawie czwarty level był. To miało być czwarty level po tej wyprawie. To miał być piąty i wszyscy nie mieli mieć czwarty, nie? Ostatni zryw. No dobra, chociaż nie ma żadnych nawyków negatywnych. O dziwo, były dwa razy cnoty. Mi się rzadko cnoty zdarzają, a tutaj były dwa razy, jak widzicie, z rzędu, więc to jest coś tak niesamowitego. Pod kątem stresu wyglądamy w ten sposób, myślę, że naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o postaci, no to prezentuje się to w ten sposób. W końcu czwarty poziom, no dokładnie, w końcu czwarty poziom. Zobaczmy Diligence. No i jest badaczka zarazy, także no można by było giveaway'a zrobić od razu na nazwę dla tej postaci. Dobra, zróbmy jeszcze teraz tak, według stresu. Tutaj były duplikaty, to tak może od razu porządek bym też z tym zrobił, czyli po prostu sprzedam talizman Schulera. 15 max HP. A szczerze nie potrzebuję czegoś takiego, sprzedam to od razu. Znaczy, może i potrzebuję, ale ja wiem, że ja bym z tym nie chodził, nie? To nie jest pod jakby mój styl rozgrywki. Tu jest bardzo fajny item dla zbrojmistrza. Myślę, że warto byłoby go zostawić, ale tak awaryjnie po prostu się go sprzeda. Nie wysyłasz mnie z Nowikiem i Krasisem na wyprawę, to Nowik kupił twoją pieniądz. No... O tym, co Nowik dzisiaj zrobił, to nie wiem, czy to było najlepsze rozwiązanie, żeby on chciał zacząć chodzić na kolejne wyprawy, nie? Znaczy, jeżeli chciał zacząć chodzić na kolejne wyprawy, to nie wiem, czy to było zbyt... mądre i czy to mógłby mnie przekonać do tego, żeby zaczął gdzieś tam z nami w końcu chodzić na porządnie. A teraz Supreme i tak spędzisz dużo, znaczy dwie tury tutaj odstresowując się z Nowikiem. Musicie pomedytować, obmyśleć plan, kogo tam dalej wyeliminować zapewne, także daję wam taką możliwość. No i tutaj cóż, no mamy 27 stresu na sopku, więc raczej mu tego nie będziemy zdejmowali. Inne osoby raczej też nie potrzebują na razie redukcji stresu, nie ma tutaj tragedii jakiejś, chyba że z Ranger, ale nie, myślę, że damy sobie z tym radę, więc po prostu to zostawimy. Cześć was, witam serdecznie. No kurde Nowik, no widzisz, to trzeba było najpierw pomyśleć, jak się zdradzało, nie? Ale powiem ci, że spoko, bo to co zrobiłeś przebiło Danicho, bo Danicho zrehabilitował się później, a ty zamordowałeś naszą postać, nie? No wiem, że za długo ta walka trwała, no ale widziałeś, że tak robiłem co w mojej mocy. On tam te gardy robił, ja nie mogłem atakować, nie mogłem zabić. A jeżeli była opcja zaatakowania podwójnego, no to po prostu uniki wchodziły. Tam dwa razy taka sytuacja bodajże była. Także no, robiłem co mogłem. Były tam dwa błędy, o których sam też chyba wspominałem, ale no generalnie myślę, że było okej. I no trudno, nie? No umarli. Tak ta Serena sobie te postaci dobierała z moich, że po prostu był problem. Dobrze, że się jeszcze nie uleczyła, bo mogłoby się skończyć na znacznie większej liczbie ofiar. A propos jeszcze levelów,
No to można byłoby kogoś pójść na taką mniejszą wyprawę, oczywiście, żeby sobie ich polevelować mniej więcej. Ale nie wiem. To na gardę dobrze mieć stuna. No miałem stuna i nie wchodził. Nie wchodził, były uniki czy tam pudła. A szansa na to była więcej niż 50%, że wejdzie. Nie wiem, więc... tak sobie to było. No dobra. Nie będziemy na razie chyba jeszcze tego rozbudowywać, tak mi się wydaje. No, będziemy musieli portrety ogarnąć. Także dzięki wielkie oczywiście za uwagę dla osób, które to oglądają na YouTubie. Mam nadzieję, że się podobało. Pewnie ktoś ze streama też wpadnie tutaj obejrzeć sobie jeszcze raz tę świetną akcję i zdrajcę Nowika. Także dzięki wielkie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki z Dark Souls. Z Darkest Dungeon, nie Dark Souls, tylko Darkest Dungeon na NG+. Mam nadzieję, że bez ofiar. Na razie wygląda to w ten sposób. Pierwsza śmierć 7 tygodnia, druga śmierć 32. Takie tempo jest okej, ale wolałbym, żeby już więcej ofiar i tak nie było.